Witam w kolejnym spotkaniu w biurowej telewizji śniadaniowej. Jako, że minęła 10, myślę, że to doskonały moment, by przyrządzić sobie kolejną smakowitość pod hasłem kanapka. Dziś wykorzystam tost słonecznikowy Schulstada. Z niego zrobię azjatycką wariację z surimi i grzybami mun. Odkładam tosty, proszę Państwa, i zaczynam przygotowywać kanapki. Oto paluszek surimi. To mięso kraba, które zostało oczywiście fabrycznie ukształtowane w ten oto efektowny sposób. Na dwie kanapki będę potrzebował dwa paluszki, które pokroję na dość cienkie plastry wzdłuż. Każdy paluszek powinien mieć cztery takie równe kawałki. Majonez wędruje na chleb. Darujemy sobie oczywiście masło, gdyż majonez zapewni nam odpowiednią stabilność nadzienia. Lekko smaruje każdy chleb. I nakładam surimi. Tak jak wspomniałem, po cztery plastry to idealna ich ilość, żeby równo pokryć każdy plaster pieczywa. Bardzo spójnym, wyrazistym i rzadko spotykanym dodatkiem do naszego kraba będą te oto grzyby mun. Posługuję się dłońmi, gdyż są świeżo myte. Oto długie pasy grzybów. Można je również spotkać w formie suszonej. Wtedy należy je namoczyć we wrzątku. Już wtedy zasadniczo będą pyszne, ale polecam Państwu marynowane. Są one wtedy intensywnie wzbogacone. Ta kompozycja to właściwie komplet. Dla ostrości dam jeszcze kapkę mojego ulubionego, świeżo mielonego czarnego pieprzu. I zakrywam oczywiście posmarowaną stroną chleba każdą moją kanapkę. O, w ten sposób dla właściwej ekspozycji przekroję je na dwa efektowne trójkąty, dzięki czemu nadzienie bardzo ładnie i równomiernie będziemy mogli zaprezentować. Proszę Państwa, Azja w słonecznikowym toście Schulstada, fantastyczne surimi i nie mniej fantastyczne grzyby mun. Daleko od Polski, ale pysznie. Smacznego.